ważna chwila, bo bez tej inwestycji tak naprawdę dalszy ciąg budowy byłby niemożliwy. Musi być odpowiedni dowóz elementów związanych właśnie z największymi gabarytami, jeśli chodzi o budowę, bo podstawowo ta budowa, ta przebudowa właśnie kolejowa jest związana z umożliwieniem dobrego przebiegu całej budowy, ale także później też jest bardzo ważna ze względu na dostarczanie paliwa. To jest wszystko jedno z drugim związane, więc ta inwestycja 179 milionów złotych sama w sobie już jest dużą inwestycją. W stosunku do całej inwestycji jest to drobiazg, ale sama w sobie, jak popatrzymy na 199 milionów złotych, to jest duża inwestycja. No i ważne jest, żeby była dobrze i sprawnie wykonana. To jest potrzebne, jeżeli już widzimy, że mieszkania dla pracowników biura są na placu budowy, to świadczy o tym, że budowa jest w toku. To jest bardzo istotne. Chciałbym tutaj wyrazić zadowolenie, że harmonogram budowy jest realizowany, że możemy liczyć na to, że te 56 miesięcy będzie dotrzymane. Zobaczmy Państwo, 56 miesięcy, czyli faktycznie bez 4 miesięcy 5 lat czas budowy. Czyli jeżeli popatrzymy na to, jak my musimy w energetyce planować, to nas w zakresie planowania i działań w energetyce nie mogą wiązać sprawy kadencyjne. Musimy patrzeć w perspektywę dużo dłuższą, dużo szerszą na to, co się będzie w kraju działo w latach przyszłych. I z tego tytułu ta nasza działka energetyczna jest dosyć trudna, bo z jednej strony są pewne wymagania demokratyczne, w których stoimy, a więc wymagania, żeby w związku z przebiegiem i upływem danej kadencji władzy odpowiednie rzeczy wykonać, a z drugiej strony trzeba planować tak, żeby kraj się dynamicznie rozwijał, a w energetyce energia, którą nadzoruje, obowiązuje, obejmuje nie tylko energetykę, ale wszystkie paliwa z nią związane, a więc i gaz, i ropę, to wszystko razem. I to powoduje, że tutaj no, musimy nie tylko ja, ale Państwo musicie myśleć o tym ponadto perspektywą nawet własnej kadencji, na którą zostaliście wybrani, tylko tutaj musimy to wiązać także nie tylko z obowiązkiem służbowym, ale z obowiązkiem takim propaństwowym. A ten obowiązek propaństwowy to wyprzedzanie potrzeb. To jest popatrzenie, co nam będzie potrzeba za 5-10 lat do przodu, kiedy będzie kraj i w jakiej pozycji będzie. I czy inni nie muszą o tym mówić, ale my musimy wiedzieć, musimy po prostu mieć analizy i wyprzedzać potrzeby. I w ramach tego wyprzedzenia potrzeb zapadła ta decyzja, że trzeba było tę inwestycję zablokowaną w 2012 roku odblokować. Dlatego, że te inwestycje już były w toku i właściwie równolegle z tym, można powiedzieć, trzeba było podejmować też duże ryzyko, bo inwestycja jest bardzo potrzebna z punktu widzenia zarówno naszego kraju, jego bezpieczeństwa energetycznego, ale nie tylko energetycznego, bezpieczeństwa w ogóle, bo dzięki tej inwestycji mogliśmy podpisać umowę w ramach Unii Europejskiej, że zapewnimy synchronizację Litwy, Łotwy, Estonii z krajami Unii Europejskiej, że staną się tak samo niezależni od wschodu energetycznie, jak Polska się już przed już kilkoma laty stała. To jest ważne i nasi współpracownicy, nasi przyjaciele z tych państw bacznie obserwowali, czy my będziemy w stanie pewne rzeczy przeprowadzić, biorąc pod uwagę różnego typu bariery. I druga rzecz jest bardzo ważna. Właściwie w tej chwili jedyna elektrownia, jedyny kompleks elektrowni na wschodzie Polski, jaki jest w Ostrołęce,
jest także ważny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. I trudne chwile miały miejsce, zanim do tej budowy doszło. Niemniej jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze równe tempo w ramach Unii Europejskiej w zakresie dynamicznego rozwoju naszego kraju. Zapewnienie dostępności energetycznej w każdym miejscu w kraju, tam gdzie potrzeba jest rozwoju, a zapewniamy, że ten rozwój ma być równomierny, a więc nie będzie Polski A, B, C, tylko jako jedyna Polska ma się rozwijać. I te rzeczy razem biorąc i patrząc na to, i teraz patrząc na Ostrołękę jako ośrodek, to też patrzymy na to, gdzie takie inwestycje mają być posadowione. Tutaj już zapadła kiedyś decyzja, że jest energetyka. W naturalny sposób potrzebna jest następna decyzja. Bo też na wschodzie kraju muszą się ośrodki rozwijać, a nie zwijać. I nie może być tylko rozwój w jednym miejscu, więc te ośrodki muszą się także rozwijać. I ta budowa także jest elementem, jako sama budowa jest elementem rozwojowym, ponieważ nada dynamizmu lokalnej społeczności. W końcu kilka tysięcy ludzi na budowie, tylko ileś osób, które tutaj muszą zaistnieć. Sama według ekspertów oceniona, bardzo ciekawa ekspertyza, która pokazuje rolę tej elektrowni nawet dla lokalnej społeczności, dla regionu, to w czasie budowy w ogóle wydatki poniesione na sprawy lokalno-bytowe same związane z tą budową, to będzie tutaj pozostawionych około 200 milionów złotych. Z takiego widzenia to też jest kwestia nie tylko tego bezpieczeństwa energetycznego, ale samego faktu inwestycji, która jest rozwojowo twórcza. Dlatego też to też jest ważne, sam fakt inwestycji, która będzie trwała tutaj, tak jak widać, około 5 lat. Dlatego cieszę się, że wchodzimy w ten etap, że możemy dać lokalnej społeczności impuls rozwojowy i żebyśmy mogli dalej w tym kierunku działać. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Zaczynając od tych, którzy potrafili na terenie nawet całego kraju ten temat podnieść, jak pan poseł Czartoryski czy pan senator Mamontow, ale także chciałbym tutaj podziękować zarządom dwóch spółek, a więc zarządowi Energii i zarządowi Enei za zrozumienie potrzeb, za patrzenie troszeczkę, a nawet nie troszeczkę do przodu, bo teraz nasza nowa moda, tak naprawdę wszystkie zarządy powinny się zajmować tylko rozwojem energetyki odnawialnej, bo tutaj można oklaski jakieś zdobyć, a tymczasem także tak bez tej konwencjonalnej nie ma życia, ona musi istnieć. I też chciałbym, żebyście Państwo i to zauważyli, że my się nie wiążemy tylko tą energetyką konwencjonalną. Chcemy, żeby się energetyka odnawialna rozwijała. I dlatego bardzo uporczywa walka o to, żeby mogła w Polsce być zastosowana energetyka węglowa przez pewien dłuższy okres czasu. To, że udało nam się notyfikować rynek mocy w Unii Europejskiej oparty w znacznej części na energetyce węglowej i to w dziesięciolecia liczonej przyszłości, chociaż to wielu boli, ale taka jest sytuacja Polski. Taką sytuację zastaliśmy w 90 roku, gdy mieliśmy 89% energii z węgla. I my musimy patrzeć na nasze możliwości, na nasze potrzeby rozwojowe, na nasze potrzeby społeczeństwa. I Komisja Europejska dzięki uporczywej współpracy całego mego zespołu w ministerstwie zgodziła się na to, że w ten sposób uratowaliśmy ponad 50 miliardów złotych, które trzeba by było inwestować poprzez zamknięcie tych naszych bloków wytwórczych, które mogą jeszcze wiele lat w Polsce pracować i będą pracowały. Dlatego też to wszystko razem łączy się w taką całość, że daje nam teraz możliwość rozwoju także energetyki odnawialnej,
i będziemy tę energetykę także rozwijali. Także nawet tutaj w Ostrołęce przypominam, że istnieje program Mój Prąd, że każdy może na swoim domu założyć i że mu się to bardzo opłaci, takie warunki zostały stworzone. A wracając do naszego tematu, dziękując jeszcze raz wszystkim za zaangażowanie, za to, że ta inwestycja może się rozwijać dla dobra naszego kraju, a później społeczności lokalnej. Dla dobra społeczności lokalnej i całego kraju. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tak patrzyli na to wszystko, co obecnie robimy, w jakim kierunku idziemy. No cóż, według mnie jesteśmy w takim momencie, że teraz wszystko zależy od tych, którzy mają przystąpili i przystępują do budowy. Żeby dalszy etap budowy poszedł dobrze, to pan prezes Grabowski ze swoim zespołem musi się dobrze sprężyć, żeby ta dostępność się pojawiła. Natomiast żeby można było później na czymś to wszystko montować, co będzie przywiezione, to tutaj też muszą odpowiednio prace iść. Dlatego to wszystko jest bardzo ważne. No a zarządy spółek matek będą patrzyły na to wszystko, jak robota idzie i rozliczały. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie w zły sposób rozliczać. Mogę w tym momencie powiedzieć szczęść Boże, aby wszystko dobrze wyszło.